Przechodzimy do punktu 5, wydruk numer 2. I tutaj dostaliśmy pismo od prezydenta odnośnie 18. No to przepraszam, sprostowanie 18. Ale przyjdzie. A, dobrze, dobrze. Pan miał telefon, musiał. Dobrze. Wracamy do druku numer 2. Dostaliśmy pismo, że mamy określić, na co chcielibyśmy przeznaczyć dodatkowe środki w kwocie 50 tysięcy w ramach nagrody za zasługę na konkursie wpłat podatku w Krakowie. Początkowo propozycja nasza jest taka, jak macie na druku. Natomiast ja będę proponował, żeby punkt pierwszy włączyć do punktu drugiego. Wiąże się to z faktem, że po rozstrzygnięciu przetargu na gazetkę środki, które zostały po przetargu, prawdopodobnie pozwolą nam na zwiększenie nakładu na wydaniu w trzecim, czwartym kwartale, gdzie te nakłady były niższe, tak aby zabezpieczyć wydania wydatku. Wiąże się to z faktem, że w pierwszej kolejności rozdzieliliśmy środki priorytetów, a potem priorytetów dodatkowych. Te dodatkowe środki nie było pewne, że będą włączone, to trzeba robić w ramach zadań zamówień dodatkowych. I w związku z tym ta kwota 5 tysięcy nie będzie potrzebna, to się okazało na dniach, dlatego nie zmienialiśmy jeszcze tego. 50 tysięcy. Proponuję, żeby było 50 tysięcy na doposażenie łódka na Banacha. I czy są jakieś pytania do tej poprawki, a potem do uchwały, i jeśli nie, to będziemy głosować. Proszę bardzo. Ja bym chciał zaproponować, żeby może 5 tysięcy przeznaczyć na dzielnicy, żebyśmy mieli jakąś większą kwotę. Nagrody czy coś. Na nagrody ewentualnie jakieś. A nie opakować od razu. Proszę. Może mieć słowo, że kwota 5 tysięcy nie mogła być przeznaczona na kluby, bo w jazdach ostatnio są w katastrofalnych sytuacji sportowe w naszej dzielnicy. Znaczy jedyny klub, który w tym roku nie dostaje środków, to jest Bronowicki, tylko że z Bronowickim jest taki problem, że tam nie możemy. Z nagonił nie wskazuje również jako miejsce, gdzie może przeznaczyć środki. Tegorocznych jest rozmowy. Tam chodziło o zawodowe pralki. To jedynie możemy zapraszać na jakieś pralki. Na pralki ewentualnie na razie. Trzeba zapłacić piec. No to jest to ważne, to może między na remont. Proszę, na koniec dostawaliśmy na pralkę. Tak, to rozmawialiśmy, zresztą Łukasz też mówił o tym kiedyś, bo tam wojsko zostało zniszczone przez Zbigniewa dość mocno. Mają wody z tylko oni. Jak ZIS organizuje objazdy, nawet nie bierze pod uwagę tego terenu. Wydaje mi się, że wynika to z własności gruntów i organizacji z tego stowarzyszenia. Nie wiem. Przyznaczę, że nie wiem, czy się różni między Stowarzyszeniem Kultury i Sportu w Koniach, ale ich ZIS nam wskazuje. Nie wiem. Wojsko na pewno można by się było zaznaczyć. Nie jest terenem gminy. No to się wyjaśnia temat. Nie jest terenem gminy. Jest nadleśnictwa do kogoś. Ogrodu Zoologicznego też. Bo to jest gmina, która... To jest teren gminny, który jest dzierżawiony, ale z wyłączeniem tego boiska. Wokół teren jest dzierżawiony przez ogród zoologiczny, dzierżawy. Teren jest obecnie zalesiany, czy zalesiany już i utrzymywany, ale to jest wszystko gminy Kraków. No dobrze, możemy zmienić to 5 tysięcy na coś innego niż ogródek na Banacha, ale musimy w takim razie tę pozycję zebrać i przegłosować. Proponuję, żebyśmy tak zrobili. Te dwie propozycje przyjmuję jako zgłoszony temat, przegłosujemy je, te, które będzie miała więcej, zgłosujemy jako poprawkę. Ewentualnie trzecia propozycja, że przeznaczamy to również na Banacha. To takie propozycje będziemy głosować. Ja rozumiem, że przy wszystkich się wstrzymuję, żeby nie zgłosić sytuacji głosowania. W sensie, żeby nie sugerować. Czy są jakieś inne propozycje ewentualnie? Nie widzę, w związku z tym będziemy głosować w kolejności proponowanych zgłoszeń. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przeznaczeniem tych środków na ogródek na Banacha? Mówimy o 5 tysiącach, bo 45 nie ruszamy. 5 tysiącach na ogródek na Banacha, na doposażenie ogródka, proszę podniesienie ręki. Dziękuję.
Można głosować kilkakrotnie, bo to nie jest głosowanie takie z sensu nasze regulaminowe. Kto z Państwa jest za przywróceniem tych środków na dni dzielnicy zgodnie z proporcją kolanie Krzysztofa? Pięciu tysięcy. Dziesięć osób. A Pani Ela? Też. 11. I kto z Państwa jest za przeznaczeniem tych 5 tysięcy na kluby sportowe, chyba w domyśle tutaj na Wolonowickich w tym wypadku, ze względu na... Który będzie miał możliwość taką. No, albo ewentualnie inny, który będzie miał możliwość, bo prawdopodobnie Wolonowickiej nie będzie miał, ale można to rozeznać. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Pan Mieczysław zgodnie zagłosował za wszystkim. Grać każdemu te 5 tysięcy. Dobrze, w takim razie zgłaszam jako poprawkę dzielnicy. Kto z Państwa jest za zmianą przy punktu pierwszego na dofinansowanie dzielnicy, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Więc tak, mamy 14 za. 14 za, 2 wstrzymujące i 2 przeciw. Czy ktoś liczył inaczej? No, przeciw, jedno wstrzymujące. Dobra, zarządzamy reasumpcję głosowania, jeszcze raz głosujemy. No jest księgowy tam, nie liczy. Kto z Państwa jest za poprawką, proszę o podniesienie ręki. 9, 6. 14. No. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14, 2, 2. Dobrze. I w związku z tym głosujemy całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem druku nr 2 z poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.